Cześć, tu Maciek Ziegler z sukcesstudio.pl. Tym razem postanowiłem jeszcze troszkę podciągnąć temat copywritingu, bo copywriting to też różnego rodzaju techniki, ale może zanim zacznę bardziej w to wchodzić, wyjaśnię, czym jest copywriting. Copywriter to człowiek zajmujący się pisaniem różnego rodzaju tekstów pod strony internetowe, tworzenie tekstów reklam, tego typu rzeczy. Tym się zajmuje copywriter. Jeszcze jedno pojęcie, które powinienem wyjaśnić na początku filmu, o ile nie miałaś okazji oglądać pozostałych filmów, to pojęcie content i content marketingu. Content, czyli treść. Content marketing, czyli marketing treści. Chodzi o to, że możesz swoje produkty promować, sprzedawać za pomocą treści. Tworząc treści, tworzysz content, a on buduje w odpowiedni sposób to, że twoja strona jest lepiej lub gorzej odbierana. To, co prezentujesz czy na stronie internetowej, czy w swoich reklamach, czy w tego typu rzeczach. To, o czym głównie dzisiaj będę wspominał, to tworzenie za pomocą technik różnych, wykorzystanie różnych technik copywritingu i będę się skupiał na rzeczach, które wykonuje się pod strony internetowe. To wszystko łączy się z wieloma innymi rzeczami. Nie jest to takie proste jak pisanie od takiego sobie tekściku na stronę i po prostu go zamieszczanie, tylko rzecz jest troszeczkę bardziej skomplikowana, więc to rzeczy chciałbym Ci dzisiaj w tym filmie pokazać i wyjaśnić, żebyś miała pojęcie o tym, jak do tego w ogóle podejść. No cóż, nie będę przedłużał wstępu, po prostu zapraszam Cię do oglądania merytorycznej części tego filmu. Zapraszam. sukcesstudio.pl. Osiągnij ze mną swój sukces w biznesie. Cześć, nazywam się Maciej Ziegler. Na co dzień jestem właścicielem firmy, w której razem ze współpracownikami staram się zapewnić kompleksowe wsparcie moich klientów, począwszy od dobrej strony internetowej, budowę, naprawę lejków sprzedażowych, obsługę social media po wideomarketing. Zakres moich zainteresowań to wiedza dotycząca sprzedaży, marketingu, prowadzenia biznesu w sposób uczciwy i rozważny oraz rozwiązań informatycznych, które to ułatwiają. Z wykształcenia jestem informatykiem, więc w materiałach, które przygotowuję i udostępniam, często usłyszysz o nowoczesnych technologiach i o tym, jak wykorzystywać je w swoim biznesie. Dzielę się tutaj wiedzą, zdobytym już przez lata doświadczeniem i umiejętnościami, które zdobyłem, naprawiając biznesy moich klientów. Copywriting, czyli pisanie tekstów reklamowych, tekstów w postaci artykułów na stronę, zajmuje się tym, aby tworzyć treści, które będą przyciągały widzów lub skłaniały ich do konkretnych reakcji. Na przykład tekst może zachęcać do zakupu, albo tekst może zachęcać do jakiegoś innego działania, które ma podjąć czytelnik czy odbiorca naszego tekstu, naszej reklamy, tego, co jemu prezentujemy. I teraz, skupiając się na tych głównie aspektach, mamy różnego rodzaju techniki, które za chwilę już Ci przedstawię, które właśnie powodują to, że nasze teksty są lepsze i bardziej dopasowane do celów, jakich chcemy je użyć. Żeby nie przedłużać, przejdźmy do punktu pierwszego. Punkt pierwszy. Pisanie do odbiorcy. To jest rzecz, o której bardzo często zapominają ludzie, którzy zlecają napisanie artykułu osobie przypadkowej. Jeżeli przejrzysz strony internetowe kilku branż, szybciutko zorientujesz się, które teksty są pisane z pomysłem na to, co ktoś mógłby chcieć poczytać, a te, które zostały napisane w sumie od sasa do lasa, bo wszystkim po prostu są o wszystkim i o niczym. Pani Basiu czy pani
Tu oprócz tego, że siedzi Pani w sekretariacie, napisze Pani artykulik na naszą stronę, no to proszę to zrobić. Ma Pani 3 dni i artykuł ma być. I w ten sposób autorami tekstów są ludzie z łapanki, co jest zupełną bzdurą i zupełnie, no nie ma sensu. Nie ma sensu, bo po pierwsze, to jest na hasło, że Pani Basiu, proszę napisać jakiś tekst dla naszych klientów, ale to nie jest takie proste. Jeżeli dokładniej przyjrzysz się z punktu widzenia marketingowego, żeby pisać dobry tekst, musimy wiedzieć, kto jest odbiorcą. Odbiorcą są nasi klienci. Bardzo fajnie. No to już pierwszą rzecz mamy. A teraz zidentyfikujmy, kto jest dokładnie Twoim klientem. Znaczy nie chodzi mi aż tak dokładnie, że to są niebieskookie blondynki o wzroście do 1,65 m, które uwielbiają tańczyć salsę, tylko bardziej sprecyzowanie, kto może być zainteresowany czy zakupem naszego produktu, czy skorzystaniem z naszej usługi. I tutaj w zależności od tego, kto jest osobą docelową, w ten sposób powinien powstawać tekst. Oczywiście tutaj mówi się o tym, że powinniśmy trafiać też do grupy docelowej, do naszego segmentu, który powinniśmy sobie wybrać wśród klientów, którzy są na rynku. No bo umówmy się, są usługi powszechne, na przykład, nie wiem, zakup chleba czy mleka. No to jest dla każdego. Ale na przykład już zakup czerwonych szpilek nie jest dla każdego. Jest dla osób, które będą takie szpilki zakładać. W większości wypadków na przykład będą to kobiety. Na dodatek takie, które lubią chodzić w szpilkach i na dodatek, które będą potrzebowały tych szpilek i będą chciały je kupić. Na dodatek, jeżeli nasz produkt jest w jakiejś konkretnej cenie, nie jest najtańszy, no to wchodzimy w kolejne rzeczy. Popatrz, że w tym momencie już musimy poszukać klientów, którzy są zainteresowani produktami na przykład klasy premium, a nie najtańszymi. Bo to zmienia postać rzeczy. Zupełnie inaczej są kierowane komunikaty. No bo nie powiesz w tym momencie, że tutaj u nas kupisz buty, jak nie masz, to kupisz jeszcze u nas szpilki. Tylko do Twojej torebki, na przykład z Louisa Vuittona, czy tam inną Guessa, będą świetne właśnie te szpilki. O! No to już mamy segment. Kogoś, kto stać na taką torebkę, no to stać go będzie też na Twoje szpilki. Widzisz, zupełnie ten komunikat inaczej wygląda. Call to action, czyli wezwanie do działania. Dobrze napisany tekst nie powinien nas zostawać tylko z pewną ideą w głowie, z pewną myślą, z pewnym nakierunkowaniem nas na coś, ale czasami warto użyć od razu coś, co zmusi nas do działania. Coś, co pokaże nam, co oczekuje autor tego tekstu. Jeżeli to Ci się podobało, zadzwoń dzisiaj. Jeżeli ten film Ci się podobał, teraz poważnie mówię, jeżeli film ten Ci się podobał i stwierdzisz, że chcesz skorzystać z usług Kopy Writtera, to skontaktuj się ze mną. Skontaktuj się z sukcesstudio.pl, bo my wiemy, jak to robić. Mamy grupę Kopy Writterów, którzy świetnie to robią. Świetnie dają sobie z tym radę. Właściwie to powinien powiedzieć grupę Kopy Writterek, bo to są kobiety. Bo kobiety najlepiej potrafią działać na uczuciach i emocjach, ten punkt, co przed chwilą wspomniałem, i potrafią wnieść mega wartość w rzeczy, które tworzą. Także z tego powodu warto z tego skorzystać. Zadzwoń teraz, skontaktuj się teraz, wejdź na moją stronę i skorzystaj z tego. Widzisz? Masz tu call to action. Masz wezwanie do działania, nawet w tym filmie. Można? Można, jak najbardziej można tego typu rzeczy stworzyć i trzeba. Storytelling. Storytelling, czyli tworzenie historii, opowiadanie historii.
historii, która zainteresuje odbiorcę, która spowoduje to, że chwilę się zatrzyma na tym artykule. Tutaj mega ciekawostka, jeżeli pozycjonujemy stronę naszych klientów, to właśnie korzystanie z technik storytellingu, czyli wykorzystywania tych historii, które są opowiadane, powoduje to, że klient bardziej się angażuje w sam tekst. A to powoduje, że w momencie, kiedy wchodzi na stronę, bo jest wysłany na tą stronę przez Google i czyta na ten temat, to powoduje to coś takiego, że jest bardziej zainteresowany artykułem, bardziej zainteresowany produktem, a Google dostaje informację, że artykuł był ciekawy i prawdopodobnie odpowiadał na zapytanie klienta, które on wpisał w wyszukiwarkę. Czyli załóżmy, jakie mam pierwsze kroki przyjąć po zakupie nowego mieszkania. I wchodzę na artykuł, gdzie mam to opisane. Na przykładzie historyjki, powiedzmy, Ani i Tomka, którzy takie mieszkanie sobie kupili. I jakie były ich perypetie, na jakie natrafili problemy, co było ich problemami, na które natrafili. Z jaką ścianą zderzyli się podczas tej historii. To może być świetna sprawa, bo w ten sposób omawiasz problemy, które twoja firma rozwiązuje, która twoja firma potrafi wykryć, namierzyć u klienta, a zarazem rozwiązać. Więc świetny sposób na to, aby przyciągnąć klienta. Po drugie, jeszcze raz przypomnę, jeżeli to wpisali w Google i weszli na twoją stronę i przeczytali o tym historię, no to jak czytali, no to trochę czasu zeszło, więc Google odnotowało, że twoja strona odpowiada na ich pytanie. Opowiada tą historię, która jest ciekawa i zarazem wnosi sporo do czyjegoś życia. Ciekawe? Spróbuj tej techniki. Czytelność treści. Czytelność treści jest dosyć istotną rzeczą, dlatego że jeżeli czytasz tekst i zauważasz rzeczy, które w tym tekście występują, no inaczej, jeżeli wchodzisz i masz przed sobą cały blok tekstu, to najczęściej nie chce ci się tego czytać. No, tak to wygląda. Bardziej chętniej czytamy teksty, które są przeplatane obrazkami, wykresami, rzeczami, które coś ciekawego wnoszą. Tutaj na przykład wnoszą takie rzeczy, że mamy wypunktowanie, mamy podkreślenie jakichś tematów, są nagłówki, są jakieś takie rzeczy, które urozmaicają tekst i powodują to, że nie jest to blok zbitego tekstu, tylko bardziej czytelna jest jego forma. Wydaje nam się, że tego tekstu jest niedużo, a w ten sposób czytamy nawet ileś stron, bo są łatwiejsze dla nas, jako człowieka, do przyswojenia. Listy numerowane, punktowane są naprawdę świetnym rozwiązaniem. Podnoszą czytelność tekstu. Po drugie, w punktach konkretnie wyjaśniają, co mamy przekazać naszemu czytelnikowi. Bierz pod uwagę jeszcze jedną rzecz. Ludzie lubią, są tacy, którzy lubią obrazki, są tacy, którzy lubią czytać tekst, są tacy, którzy lubią cyferki. Jeżeli możesz, to te cyferki też są istotne w tekście. Jeżeli odbiorcami są też tacy ludzie, którzy mogą lubić cyferki, zamieść je. Lubią te procenty, taka procent zawartości tego, to tam daje, to w badaniach wyszło, że to tyle procent czegoś tam, czy tam, nie wiem. To są fajne sprawy i warto to stosować, jakieś wykresiki, jakieś coś. To zawsze zwiększa czytelność tekstu i do tego należy dążyć, aby takie rzeczy po prostu tam były. Kolejny punkt to pisanie bez używania żargonu, słów specjalistycznych. Tutaj często nas dopada klątwa wiedzy. No, najlepszym przykładem będzie coś takiego. Ostatnio mam okazję pracować dla takiego klienta, który zajmuje się działalnością medyczną i co ciekawe, poszukuje klientów przez swoją stronę, ale jego strona jest mega specjalistyczna pod kątem medycznym.
Tam jest mnóstwo różnych pojęć medycznych. Rzeczy, które dla normalnego człowieka nic nie mówią, nic nie wnoszą. Tą stronę to trzeba czytać ze słownikiem. Ta strona powstała 5 lat temu i klient się dziwi, dlaczego nie ma na niej ruchu. No ruchu nie ma, bo tego się po prostu nie da czytać. To są rzeczy totalnie niezrozumiałe dla ludzi. Zupełnie ktoś, kto nie ma wykształcenia medycznego, nie ma pojęcia, o czym tam jest. Owszem, koledzy na pewno z branży, lekarze kiwają głowami. O, jacy to oni tam mądrzy, o, jakie cudowne rzeczy zamieścili. No tyle tylko, że oni nie są klientami. A klient musi mieć jasno, jak krowie na miedzy, wyjaśnione, że nie tam jakieś osteopatia i inne tego typu tamtego i jeszcze najlepiej łacińską nazwę dodajmy do tego poszczególnych kości, które mają ten problem, tylko po prostu, jeżeli cię boli kolano, to może być to, to i to. To taki przykładowo, albo nie wiem, boli cię ząb, to może być to, to i tamto. Tak? No. Chodzi o to, żeby to wyjaśniać nie z takim specjalistycznym żargonem. No to tak jak na początku tego filmu. Mogłem brnąć dalej, nie wyjaśniając, co to jest copywriting, kto to jest copywriter, co to jest marketing treści, czyli ten content marketing. Mogłem tego nie wyjaśniać, ale wiem, że w ten sposób trudniej byłoby tobie jako odbiorcy zrozumieć to, o czym dzisiaj staram ci się powiedzieć. Więc warto takie rzeczy po prostu zamieszczać. Testowanie i analiza. To już ostatni punkt, który chciałem dzisiaj poruszyć. Testowanie i analiza to jest testowanie różnych pomysłów. Koncepcji, które możesz wykorzystać. To dla nich warto próbować i testować. To w ten sposób dochodzisz do tego, które teksty chwyciły, a które nie. Wtedy możesz znajdować rzeczy, które działają na odbiorców, które powodują, że odbiorca jest w stanie się zaangażować, że chce to czytać dalej, że jest żywo zainteresowany tym, że może nawet udostępni, poda gdzieś dalej. Tego typu rzeczy, żeby uzyskać, no, wypadałoby właśnie korzystać z analizy. Analizy i sprawdzanie tego, co tam było i dlaczego to nie wyszło, powoduje to, że prędzej dochodzisz do tego, co trzeba z danym tekstem robić, co się powinno z nim dziać. Oczywiście nie oszukujmy się, jeżeli przychodzisz do copywritera i zlecasz mu tekst, on ci go napisze. Ale tak naprawdę to stworzenie tego tekstu to jest proces, który obejmuje kilka rzeczy. Pokażę ci to na przykładzie, jak u mnie w firmie to wygląda. Jeżeli copywriter ma napisać tekst, to najpierw poddaje koncepcję tematu. Na przykład załóżmy, niech to będą wanny. Więc chcę napisać tekst o wannach. OK. Najpierw to trafia do analityka. Analityk sprawdza, jakie wyszukiwania w tym momencie pod kątem wanna są w internecie. Mamy narzędzia do tego, żeby to sprawdzić. Możesz samemu z darmowego narzędzia użyć darmowego narzędzia, chociażby planer słów kluczowych. To jest takie narzędzie w Google. My korzystamy z bardziej płatnych i troszkę innych wersji. I w tym momencie masz pojęcie o tym, co w tym momencie najbardziej ludzie szukają. Na przykład szukają wanna z brodzikiem, albo nie wiem, wanna wolno stojąca jest najbardziej poszukiwana. I skoro tak, no to słowo kluczowe trafia do copywritera. Teraz copywriter pisze tekst na ten temat, że wanna wolno stojąca, tak? Tworzy ten temat. Dodatkowo podpina obrazki, które też mają mieć to słowo kluczowe użyte. Słowo kluczowe musi się znaleźć w nagłówku, w pierwszej linijce tekstu na stronie oraz musi być odpowiednie nasycenie frazą kluczową tekstu. Ono musi być tam w zależności od wielkości tekstu od 3 do 5 razy. No, tutaj wchodzę już w szczegóły techniczne, ale chcę ci mniej więcej tak pokazać, jak to wygląda.
Dopiero jak to mamy utworzone, to dopiero na tej podstawie mamy artykuł, który no, spełnia te wymagania. Jeżeli mamy taki artykuł, no to go zamieszczamy. I teraz trzeba by było poobserwować, co się dzieje z tym artykułem. Czy jest czytany, czy dużo jest czytany, czy tylko do połowy, czy ludzie uciekają z niego. No, trzeba to sprawdzić. Jeżeli jest słaby, no to warto wejść i go poprawić. To jest fajna sprawa, bo aktualizujemy. Google dostaje informację, że artykuł jest aktualny, więc jest zadowolone, że jest aktualny. A zarazem powoduje to to, że nasz artykuł powoduje, że strona idzie w górę. Troszkę skomplikowany mechanizm, ale wbrew pozorom jest to tańsze niż płacenie za reklamę w Google za to, żeby twoja strona szła w górę, czy żeby bardziej cię odnajdywali klienci. Po drugie, chcę zwrócić ci uwagę na coś takiego, że łatwo jest pokonać firmę, która jedną rzecz wymyśliła i wprowadziła i to coś tam pozmieniało i w ten sposób wyprzedzili konkurencję, bo wprowadzasz to samo co oni i masz to samo. A mega trudno jest wyprzedzić konkurencję, firmę, która ma wprowadzonych tysiące różnych drobnych rzeczy i to powoduje pchanie firmy do przodu, bo ty szybko po pierwsze tego tak nie wymyślisz, po drugie nie domyślisz się, co oni tam wprowadzili tak łatwo, po trzecie zajmie ci to no, co najmniej tyle samo czasu, co im, więc łatwo ich nie dogonisz. Dlatego warto robić te drobne rzeczy w swojej firmie inaczej niż konkurencja, bo to spowoduje to, że docelowo będziesz dużo bardziej do przodu niż twoja konkurencja. Podsumowując. Copywriting to praca nie taka, że napiszę sobie tekst i już. Nie. To ciągłe doskonalenie się, pisanie coraz to lepszych tekstów, rozwijanie swoich umiejętności, czytanie, dowiadywanie się o wielu rzeczach, wprowadzanie nowych rzeczy, które coraz bardziej ciebie rozwijają. I to, jeżeli wszystko robisz, to dopiero w całości zaczyna przynosić ci konkretne efekty. To dopiero wnosi cię na wyżyny. To dopiero coś ci konkretnego potrafi dać. I dlatego warto to robić i warto się o to opierać. Tyle tylko, że to niestety wymaga często zaangażowania, pracy i wielu jeszcze innych rzeczy. Ta ciągła analiza, sprawdzanie swoich tekstów powoduje, że ta praca nie jest wbrew pozorom taka prosta, jakby się na początku wydawało. I to dopracowywanie tekstów też wymaga wiele wysiłku i wiele pracy. Ale docelowo przekłada się na to, że powstają coraz to lepsze artykuły, coraz to lepsze teksty, powstają coraz to lepsze i ciekawsze rzeczy. Do tego cię mega zachęcam, żeby rozwijać się, poznawać nowe techniki, poznawać nowe środki wyrazu, nowe słowa, wprowadzać swoich czytelników do nowych wyzwań, do nowych rzeczy, na nowe kierunki, zachęcać ich do tego, aby czytali dalej twoje teksty, żeby twoje teksty też były coraz lepsze. Mam nadzieję, że tym filmem trochę przybliżyłem ci niektóre techniki i pomogłem ci je zrozumieć. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeżeli film ci się podobał, proszę naciśnij łapkę w górę, naciśnij przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek. Jak naciśniesz dzwoneczek, będziesz dostawać powiadomienia o kolejnych filmach na moim kanale. A mój kanał to Sukces Studio pisane razem. Na tym kanale jest mega dużo fajnych filmów dotyczących sprzedaży, marketingu, obsługi klienta, prowadzenia biznesu i różnych rzeczy związanych z ciekawym życiem, do którego cię zachęcam. A jeżeli chcesz to w bardziej poukładanej postaci, zapraszam na moją stronę internetową sukcesstudio.pl. Tam
masz dostęp do bloga. W górnej belce menu możesz wybrać słowo blog. Tam wyświetlą ci się poszczególne tematy, które możesz wybrać, które mogłyby cię zainteresować, i przejrzyj je. Zastanów się, może akurat konkretny temat cię interesuje. Jeżeli cię interesuje, to pod tym masz już podpięte konkretne artykuły, ale też wszystkie filmy, które się znajdują na kanale moim YouTube. Więc tam masz pełną treść, wypełnioną i artykułami, i filmami z tego właśnie kanału. Więc jest dużo większa ta biblioteka, a jest ładnie poukładana, więc zachęcam, możesz skorzystać, bo warto. Zapraszam cię na moją stronę sukcesstudio.pl. Jeżeli zastanawiasz się, jak do tego podejść, jak tworzyć treści na swojej stronie, jak to w ogóle ugryźć, zapraszam cię do darmowej konsultacji. U mnie jest taka dostępna, daję ci 15 minut na to, abyśmy mogli ze sobą porozmawiać. Ryzykujesz tylko te 15 minut, więc duże ryzyko nie jest. Jeżeli stwierdzisz, że wnoszę rzeczywiście sporą wartość do tego, co chcesz uzyskiwać, możemy porozmawiać dłużej już na normalnej konsultacji płatnej, do której też oczywiście zachęcam. Zachęcam też do skorzystania z usług mojej firmy, która zajmuje się właśnie też pisaniem ciekawych tekstów i ciekawych treści na różnego rodzaju strony internetowe. Dziękuję bardzo za wszystko, co dzisiaj miałem okazję z tobą przeżyć. Mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnych filmach. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.